Dzieciaki, z tej strony Kulkoko, witajcie w drugim sezonie kursu podstaw szydełkowania. I tak jak już zapowiadałam na blogu czy na fanpage'u, w tym sezonie będziemy zajmować się nie tylko formami przestrzennymi, czyli na przykład maskotkami, ale też tym, co jest modne w szydełkowaniu. Bo jeżeli na przykład nie macie czasu, albo nie lubicie obserwować zagranicznych rynków, no to dzięki mnie dowiecie się, co się teraz dzieje. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu lekcji, a będzie nim taka urocza dynia, którą jest bardzo łatwo zrobić. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i koniecznie kliknąć w dzwoneczek, bo jeżeli tego nie zrobicie, to możecie przegapić jakieś lekcje, ponieważ YouTube was o nich nie poinformuje. A jeżeli to zrobiliście, to koniecznie dajcie filmikowi łapki w górę, i wtedy będziemy mogli lecieć do materiałów i po prostu do szydełkowania naszej dyni. Aby zrobić taką ładną dynię, potrzebujemy dwóch rodzajów włóczek. Wykorzystajcie te, jakie macie w domu. Ja po prostu jakieś tutaj akrylowe resztki będę dziergać. I najważniejsze, pomarańczowy i zielony, bo w końcu to jest dynia. Do tego szydełko odrobinę mniejsze niż zaleca banderola i przyjaciele każdej dziewiarki, czyli nożyczki i igła. Potrzebujemy też wypełnienia. Ja będę korzystać z kulki silikonowej. Jeżeli nie macie, możecie użyć na przykład waty, watoliny lub czegoś podobnego. I tak naprawdę znacie już wszystkie podstawowe rzeczy, jakich potrzebujecie, aby zrobić swoją dynię. Więc jeżeli trafiliście na ten filmik po raz pierwszy, to tutaj pojawi Wam się odnośnik i na pewno link będzie też w opisie filmu. Zapraszam do obejrzenia innych lekcji z kursu szydełkowania, na pewno będzie Wam wtedy łatwiej. Przede wszystkim zapoznajcie się z lekcją pierwszą o półsłupkach i pracy na okręgu. Więc lecimy. Zaczynamy od zrobienia magickinga, w którym będziemy robić 6 półsłupków. Zamykamy nasz magicking. I teraz w każdym półsłupku z tego okrążenia będziemy robić 2 półsłupki, czyli podwajamy ich ilość. I ja sobie od razu ten pierwszy zaznaczę. I przerabiam dookoła, łącznie będę ich miała 12. Jak już mogliście zauważyć, ja dziergam metodą ślimaczkową, czyli kolejne rzędy nie są łączone na przykład oczkiem ścisłym. O tym oczywiście więcej mówiłam w pierwszej lekcji, o której już wcześniej wspomniałam. I teraz będziemy rozszerzać, tak jak robiliśmy na przykład przy okazji lekcji o czapeczce. Czyli pierwszy półsłupek przerabiam normalnie, a w drugim wyrabiam 2. W ten sposób, jak przejdę dookoła, to tutaj mój kształt, który dziergam, zacznie właśnie mieć taki kształt piłeczki, a to chcemy zrobić. Chcemy właśnie zrobić taką piłeczkę na szydełku. Czyli jeden normalnie, w następnym 2 i tak dookoła. I teraz w kolejnym rzędzie będę przerabiać 2 normalnie, w następnym 2, w kolejnym rzędzie 3 normalnie, w następnym 2 i tak dalej, aż dojdę do takiego momentu, w którym jakby moja piłeczka będzie miała odpowiednią szerokość. Ja Wam tutaj nie będę tego wszystkiego pokazywać, ponieważ już to przerabialiśmy. Jeżeli szydełkujecie, to po prostu będziecie też się nudzić. Na pewno pojawi Wam się plansza, do którego momentu jakby to przerabiałam. Zachęcam też do zajrzenia na bloga, na którym będzie cała dynia, będzie wzór na dynię jakby rozpisany. I tak wygląda 10 rząd. W tym momencie dookoła mam 60 półsłupków, to znaczy, że w tym rzędzie
robiłam w ten sposób, że robiłam 8 półsłupków pojedynczo, w 9 robiłam 2. I według mnie to już mi wystarczy na taką średnią dynię, dlatego przez 3 następne rzędy będę robić po jednym półsłupku w każdym, czyli już nie poszerzam. I kiedy zrobię te 3 rzędy, zacznę zmniejszać, żeby mieć taką ładną kulkę, która też idealnie nadaje się na podstawę praktycznie w większości maskotek. Więc jeżeli opanujecie lekcje na dynie, no to spokojnie możecie zabierać się też za maskotki. Więc ja zrobię 3 rzędy, których nie powiększam i już pokazuję Wam, jak zmniejszać. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zrobić więcej niż 3 rzędy. Mi wystarczą, ponieważ nie chcę, żeby moja dynia była tak idealnie okrągła. I w tym momencie będę zmniejszać. I tak jak wspominałam wcześniej, przy zwiększaniu skończyłam na tym, że miałam 8 półsłupków normalnie, w kolejnym 9 i 10. Więc w tym momencie muszę mieć 8 półsłupków normalnie. Już sobie tylko ten pierwszy zaznaczę. I w tym przypadku 9 i 10 przerabiam razem. I możecie zrobić to w ten sposób, że wbijacie się szydełkiem pod następny półsłupek i robicie pół półsłupka, czyli przeciągacie raz i w kolejny, czyli 10, tak samo pół raz. Mamy 3 pętelki razem i wtedy łączymy, czyli to są 2 półsłupki razem. Jednak aby nie było dziur, które czasami powstają przy maskotkach, ja lubię robić to w ten sposób, że jak mam tutaj przy kolejnym półsłupku, on się tak naprawdę składa z 2 pętelek, ale to już wiecie z poprzednich lekcji, to łapię za tą bliżej mnie, trzymam ją na szydełku i z kolejnego półsłupka, czyli z 10, robię to samo. I teraz przerabiam półsłupek. I powtarzam to dookoła, czyli 8 normalnie, 9 i 10 razem. W kolejnym rzędzie będzie 7 normalnie, 8 i 9 razem, później 6 normalnie, 7, 8 razem i tak dalej, aż zostanie mi w okrążeniu 12 półsłupków, bo wtedy będzie najlepiej wypychać. Więc ja będę teraz właśnie tak szydełkować, za chwilę jeszcze zobaczycie taką planszę ze ściągawką i zobaczymy się w momencie właśnie wypychania. W tym momencie jesteśmy już przy samym końcu głównej części dyni. I tak jak mówiłam, tutaj jestem przy zwężaniu, gdzie mam 12 półsłupków i na razie sobie to zostawiam. Zabezpieczam pętelkę, żeby mi nie uciekła i będę wypychać tutaj moją piłeczkę. Warto wypchać ją naprawdę mocno, nie żałujcie tutaj waszego wypełnienia, czy to kulki, czy waty. Zwłaszcza, że przy kulce silikonowej, jeżeli będziecie to później prać, czy nawet jakoś mocniej użytkować, to ona się troszkę ubije, więc lepiej dać więcej jak mniej. W przypadku dyni nie musimy tutaj zakańczać tak, żeby w ogóle nie było dziurki na wypełnienie. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie to zrobić, ponieważ tutaj jeszcze będzie taka zielona góra, takie listki, więc będziemy to zaszywać. Dlatego ja zrobię tylko 2 oczka łańcuszka. I wyciągnę oraz mocno zacisnę. Jak widzicie, wypchałam tak mocno, że aż trochę wychodzi. To dobrze, ponieważ jak to zszyję, to i tak nie będzie to widoczne. W tym momencie naszej dyni musimy nadać kształt, ponieważ na razie to jest tylko pomarańczowa piłeczka. Więc na igłę naplokłam bardzo dużo włóczki. I zaczynam od tego, że tutaj gdzieś na górze całość sobie przewlekę, tak zostawiając dłuższy koniec. I zrobię węzełek. Jeden, nie trzeba więcej. Ja to robię tylko po to, żeby mi on później nie uciekł. I teraz tutaj dookoła, aż do dołu, będę szyć moją igłą.
w ten sposób, że mniej więcej co 2 półsłupki będę wychodzić na górę, czyli zaczynam od dołu. Przebijam się przez 1 i ponownie przez 2 od dołu. Chwilowo jeszcze tego mocno nie ściągam. To jest bardzo ważne, żeby robić to w ten sposób. Będąc już na środku, przybijam się igłą na wylot, tak aby ponownie wyjść na górze. I teraz mocno ściągam, aby zrobiło się takie wgłębienie, jak widzicie. I zawiązuję z tym ogonkiem. Coś takiego. I będę to powtarzać z tej strony. Tu, tu, tu i tu. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zrobić tego więcej, jeżeli nie, możecie zrobić tego mniej. To już zależy od Was. W ten sposób nadajemy kształt dyni. I ja lubię, kiedy nie jest to jakoś idealnie symetryczne, ponieważ no, dynie też takie nie są. Ale jeżeli chcecie, to oczywiście możecie zrobić to właśnie tak idealnie jak od linijki. Po przeszyciu, tak już ostatni raz, po prostu ucinamy nadmiar. I możemy zabrać się za zieloną część. Z racji tego, że moja włóczka, ta zielona, była za cienka, ja będę robić od razu z dwóch części, po prostu ją podwójnie złożyłam. Zaczynam od tego, że również robię Magic Ring, ale w nim wyjątkowo będę robić 8 półsłupków. Zaciskam. I chwilowo nie będziemy poszerzać, dlatego w tym momencie robimy 5 rzędów po 8 półsłupków w każdym. Czyli po prostu robimy jakby 40 półsłupków ciągiem. Dookoła. I mając już taki ogonek, końcóweczkę, ja po prostu wpycham do środka. Nie musicie jej ucinać, chyba że chcecie. Teraz musimy podwoić ilość naszych półsłupków, czyli w każdym robimy po 2, aby łącznie mieć ich 16. I w tej chwili będę w pierwszym półsłupku robić 1. To jest oczywiście już kolejny rząd. I w następnym 2. I tak dookoła, łącznie będę miała ich w tym momencie 24. Okrążenie już jest skończone. I teraz, żeby nie było tak idealnie okrągłe, tylko bardziej przypominało to, co można znaleźć na całej dyni, będziemy robić taką falę. I z racji tego, że tutaj dookoła mamy 24 półsłupki, ja rozplanowałam to w ten sposób, że robię w następnym półsłupku 1 półsłupek, później w następnym 1 półsłupek z narzutem, w kolejnym robię 2 słupki, w następnym 1 półsłupek z narzutem. I powtarzam. I tak dookoła. I kiedy dojdę do końca, łapię następny, w tym przypadku półsłupek, i robię tam oczko ścisłe, czyli w tym przypadku zamykające. I teraz będziemy odcinać. Aby zabezpieczyć moją nitkę, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka. I ucinam taki dłuższy kawałek włóczki,
po to, żeby wykorzystać ten fragment do wszycia. I jeszcze zrobimy tutaj takie dwa wywijaski, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Wracam do włóczki zielonej i robię tutaj 18 oczek łańcuszka. Omijając pierwszy, który jest w szydełku, w następnym, czyli już wracając, robię dwa półsłupki. I tak do końca, czyli w kolejnym oczku łańcuszka, dwa półsłupki. W kolejnym dwa. I tak właśnie do samego końca. Jak widzicie, całość zaczęła mi się tak ładnie kręcić. Ja chcę mieć takie dwa świderki, co znaczy, że ponownie robię 18 oczek łańcuszka. I powtarzam, omijam pierwszy i w następnym robię dwa. I lecę tak do końca. Kiedy skończyłam, ponownie ucinam dłuższy kawałek. No i tutaj też zakończam oczkiem łańcuszka i dopiero wtedy wyciągam. I w tym momencie musimy tylko wszystko ze sobą połączyć, czyli poszywać. Dłuższą końcówkę nawlekam na moją igłę, przyszywam do środka czapeczki. Tak, aby końcówka wyszła z tyłu. Mam jeszcze drugą końcówkę, krótszą, więc od dołu wbijam się szydełkiem i ją po prostu przeciągam. W tym momencie mogę te dwie końcówki ze sobą związać, zabezpieczając w ten sposób całość. I zabieramy się za przyszycie czapeczki do naszej dyni. Czyli nawlekamy tą długą końcówkę zieloną. Przykładamy ją tutaj do tej dziury, oczywiście zasłaniając i przeżywamy, szyjąc po zielonej części tutaj góry, tak aby nitka nie była widoczna. Wolę robić to gęsto, ponieważ jednak jest to wypełnienie i przy takim rzadkim szyciu ono może w końcu wyjść, zwłaszcza jeżeli zrobicie dynię na zabawkę dla dziecka. To lepiej wtedy szyć gęsto. I kiedy już wszyłam wszystko dookoła i jestem na górze, wbijam się gdzieś obok, ale ciągle na zielonej włóczce, robiąc taką pętelkę, przez którą przeciągam moją igłę. W ten sposób robię węzeł. Dla pewności przeszywam się jeszcze kawałek dalej. Już jest gęsto. I po wyciągnięciu wszystkich nitek ucinam nadmiar. W ten sposób zabezpieczyłam moją dynię i zabawka jest gotowa. Dynia to po prostu świetny sposób na nauczenie się podstaw form przestrzennych i przede wszystkim na to, żeby dowiedzieć się, że czasami, żeby zrobić jakiś taki fajny efekt, tak jak tutaj mamy te wgłębienia, nie zawsze trzeba go wyszydełkować, można go właśnie w jakiś tam ciekawy sposób uszyć, czy tam przeszyć i też jest super. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie kolejnych lekcji szydełkowania i oczywiście dać filmikowi łapki w górę. I spokojnie, spokojnie, tutaj nie tylko będą się pojawiać lekcje szydełkowania, ale będziemy też dalej rozkręcać tematy do it yourself czy jakichś innych ozdób do domu, więc zachęcam do zostania jednym z moich kurczaczków. Wiele osób wiedziało, jak nazywał się kot z poprzedniego filmu, był to Macierz, a teraz pokażę Wam lejdzioszkę. Proszę!
To jest jego siostrzyczka. No i dzioszka są z tego samego miotu, tak? Nie? O, Jana coś nie chce. Oczywiście, jeżeli zrobiliście coś na podstawie tej lekcji albo jakichś innych lekcji z tego kanału, to koniecznie oznaczajcie mnie małpką albo przy użyciu hashtagu. Dzięki temu będę mogła Was znaleźć i Wy będziecie też mogli znaleźć siebie nawzajem. Tak? Podoba Ci się dynia? Oznaczałabyś, nie? Też buzi? No nic, ale Wy koniecznie, koniecznie przyjdźcie do mnie następnym razem. Pa!